rozmawiamy w warunkach trochę bojowych, bo jest pani w trakcie sesji zdjęciowej. Duży jest przeskok z pisania scenariuszy do pisania książki i wszystkie te obowiązki, które teraz pani towarzyszą? No, obowiązki promocyjne to jest duży przeskok, bo pisarz albo scenarzysta to siedzi przy biurku, przy komputerze i pisze po prostu, więc wszystko ma w wyobraźni, a tutaj się to dzieje w realnym świecie, więc jest przeskok, no, ale przyjemny. Dlaczego się pani zdecydowała na ten przeskok? Żeby napisać wreszcie książkę, no to myślę, że każdy scenarzysta w pewnym momencie pisze książkę i po prostu tak się złożyło. Książka o rodzinie, książka o miłości, książka o przyjaźni, czyli o tych rzeczach, które są, albo przynajmniej powinny być dla każdego najważniejsze. No najważniejsze, tak. No miłość mi się wydaje, że jest najważniejsza. Jest to trochę bajkowa opowieść, ale wydaje mi się, że bajki są ważne w życiu naszym. Bajki to są pierwsze opowieści o życiu, z którymi się jako dzieci spotykamy i opowiadają o tym, że jest bohater i że walczy i że chce zdobyć miłość i królewnę i królestwo. No i to jest wszystko właściwie, bo miłość jest zawsze nagrodą w bajkach i w naszym życiu tak samo. Kim jest pani główna bohaterka? Pola ma 27 lat i jest mamą trochę przeszywaną i prawdziwą trójki dzieci. Więc ma taką rodzinę patchworkową i szuka na gwałt męża, bo ktoś musi jej pomóc ogarnąć ten cały bałagan. I mamy trzech kandydatów w naszej książce i każdy ma z tych kandydatów ma plusy i minusy. I o tym jest cała książka, którego Pola wybierze i tak dalej. Tego oczywiście nie zdradzimy. Nie zdradzimy. Debiut już tuż, bo to za kilkanaście dni książka pojawi się na rynku. To jest tak, że wyssało panią pisanie i będzie kontynuacja, będzie pani dalej pisać, czy to taki jednorazowy wyskok? Zdecydowanie będę pisać dalej książki, scenariusze też, ale myślę, że głównie książki. To jest tak, że to jest książka przede wszystkim dla kobiet, czy faceci, którzy to przeczytają, jednak czegoś mogą się dowiedzieć nie tylko o kobietach, ale też o sobie, bo tu te wątki męskie są mocno uwypuklane? To sama jestem ciekawa, nie wiem. Napisałam książkę, która się we mnie urodziła i po prostu musiałam ją napisać i sama jestem ciekawa, jak ludzie ją będą odbierali, czy to jest, dla kogo jest ta książka, czy to jest tylko dla kobiet, czy to mężczyźni też będą chętnie czytali. Myślę, że tak, że też. Jeżeli słuchają nas panowie, to ta książka, pokażmy jeszcze raz okładkę, idealnym prezentem na walentynki? Idealnym prezentem na walentynki. Załatw pogodę, ja zajmę się resztą. Dobrze, to ja załatwiam pogodę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.